Cześć, to Ernest. Dzisiaj jest ze mną Holm. Cześć, witajcie. Ja jestem Holm, a w dzisiejszym filmiku przedstawiłem wam 5 niecodziennych tipów, które mam nadzieję, że wam się przydadzą. Nieważne w jakiej grze spędzamy nasz czas, zawsze warto jest znać przeróżne triki czy pomysły na ułatwienie sobie rozgrywki. Na pewno usłyszeliście już wiele tak zwanych protipów. Niestety wiele z nich zostało już omówione z dużym echem. Dlatego postaraliśmy się ułożyć listę tipów, które nie są aż tak znane i mamy nadzieję, że poznacie coś nowego. Zacznijmy od triku, który pozwoli wam w nietypowy sposób zaskoczyć przeciwnika. Dzięki niemu będziecie mogli przenikać przez wasze ściany. Przykładowe wykorzystanie widzicie teraz w tle. Żeby zrobić tak zwany skok przez ścianę, musicie najpierw wejść w tryb edycji naszej struktury i wybrać dowolny kwadrat, który po potwierdzeniu edycji stworzyłby okno. I uwaga, musi to być okienko. Teraz, jak już wybraliście jedną z trzech możliwości, musicie przytulać waszą ścianę, biegnąc w jej stronę. I teraz podskoczyć i w szczycie skoku potwierdzić edycję. Jeśli dobrze wyczuliście timing, to z powodzeniem przenikniecie przez ścianę. Miejcie na uwadze to, że może, ale może, można za to dostać bana. Kolejny tip pomoże wam efektownie i efektywnie dojeżdżać przeciwników. Osobiście serdecznie polecam ten manewr, jako iż sam staram się go używać przy możliwie każdej okazji. Do wykonania go potrzebujemy jedynie trochę maców i odbijacz. Najpierw musimy zedytować daszek w ten sposób, aby tworzył rampę, następnie go obrócić i mieć tę strukturę, jak i odbijacz, pod łatwym w dostępie przyciskiem. Sam trik polega na zbudowaniu się kilka ramp wyżej, postawieniu wcześniej przygotowanej rampy i dodaniu do tego odbijacza, co pozwoli nam wystrzelić się w stronę naszego celu. Wyobrażam sobie tony świetnych akcji przy użyciu tej taktyki, dlatego zachęcam was do przećwiczenia tego. Jednak może to wymagać ustawienia paru nowych bindów. Jak my ratujemy świat w kampanii Fortnite, tak launchpad może uratować nasze życie przed nadchodzącą strefą, ale co jeśli zwykły launchpad nam nie wystarczy i potrzebujemy mocniejszego kopa? Przyznam szczerze, że sposób ten nie tylko jest bardzo przydatny, ale można się nim mega pobawić. Do przedstawionego triku będziemy potrzebowali dwóch przedmiotów, odbijacza oraz jumppada. Ze znalezieniem tych przedmiotów na pewno nie będziecie mieli problemu, więc o to się nie martwcie. W przeciwieństwie do samego launchpada, wykorzystując również ten drugi, będziemy mogli wznieść się o wiele wyżej ze względu na właściwości zmienionej grawitacji. Wykonanie tej sztuczki jest banalnie proste, wystarczy, że wybudujemy dwie podłogi, jedną zabudujemy ściankami oraz dachem, następnie ze ściany skierowanej w stronę drugiego podestu robimy tak zwaną altankę, stawiamy za nami odbijacz, a dosłownie przed nami jumppada i dalej jedyne co robimy to wchodzimy na odbijacz i reszta dzieje się sama. Efekt jest niesamowity i polecam ten sposób każdemu, który ma problem z uciekaniem ze strefy, zresztą zobaczcie sami. Czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, gdzie chcielibyście szybko przenieść dwie rzeczy na raz spoza strefy? Ja na pewno kiedyś natknąłem się na taki moment. Jednak nie zawsze nasz poziom zdrowia czy siła bicia burzy pozwala nam na swobodne poruszanie się poza strefą po jakieś itemy. Z pomocą przybywa jednak tip, dzięki któremu dosłownie przeżonglujecie chciane przedmioty do strefy. Powiedzmy, że chciałbym przenieść te dwie rzeczy kilka kroków dalej w szybkim tempie. Do wykonania tego triku oczywiście musicie mieć pełny ekwipunek, bo inaczej nie miałoby to sensu. Teraz naciśnijcie przycisk do podnoszenia przedmiotów na to, co chcecie ze sobą wziąć, spuśćcie się maksymalnie w górę, zacznijcie biec i spamcie przyciskiem do podnoszenia ile wlezie. Jak widzicie, nie jest to aż tak głupi pomysł, jak niektórzy mogą sobie pomyśleć. Może nawet kiedyś uratuje wam życie. Nawet jeśli sprintujecie, to przebędziecie dobry kawałek drogi. Kojarzycie może Ghost Picking? Jeśli nie, to w tle widzicie to w wykonaniu jednego z najlepszych graczy Fortnite Battle Royale, Tfue. Polega to na wykonywaniu trzech czynności w tak szybkim czasie, że z perspektywy przeciwnika nie widać jak wystawiamy głowę, to jest w stanie strzał kucnięcie. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób na strzelanie będąc duchem. Wystarczy zbudować sobie osłonę z trzech ścian i postawić w odpowiedni sposób zedytowany daszek. Teraz wystarczy się tutaj schować i voila! Istnieje pewien skrawek naszego daszku, który nie jest przeszkodą dla naszych strzałów, co pozwala nam z ukrycia kierować pociski do naszego przeciwnika. Bardzo ci dziękuję Ernest za zaproszenie do tego filmiku, a wam, jeżeli materiał się spodobał, to koniecznie strzelcie łapę w górę. Dodatkowo zapraszam na mój kanał, również tworzę filmy o tematyce Fortnite, więc mam nadzieję, że wpadniecie i zostaniecie na dłużej. I to tyle. Ja też was serdecznie zapraszam na kanał Holma, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.